Witam ponownie. Przychodzę z taką informacją, e, dopowiedziało mi, i ja już oczywiście zamówiłam, e, jest nowy zapach e, Ani Bojary. Przypomnę, jest wiele filmów na moim kanale w ramach serii z Perfumowy, gdzie opowiadam o świetnych perełkach Ani, wiele zapachów z e, pod ręki Ani uwielbiam, mam i uwielbiam, e, przekonałam się po czasie do Lea, które ma Naprawdę niesamowicie, unikalnie podaną skórę, tak totalnie inaczej, tak niezwykle kobiecą. Oprócz tego przepięknej zieloności tworzy Ania. Oprócz tego, e, tak naprawdę zachwyt zac zaczął się i poznawanie dalszych zapachów. E, pierwszym zapachem, który poznałam, i to był zapach e, lawy, połączeń deserowej czekolady w lesie. Yy, oprócz tego mam dużo różnych unikatów, ani mam lipę unikatową, którą bardzo, bardzo lubię. Yy, wiele perełek yy, tak naprawdę nigdy nie było żadnego zapachu, ani który by mnie rozczarował. Jako dzieło, yy, tylko najwyżej to nie było w moich klimatach. Rosa, no przepiękny zapach, to jest jeden z moich ostatnich nabytków Ani, a teraz jest nowy zapach, który się nazywa, nie wiem czy on się jak nazywać, czy to tak tylko żartobliwie podane w, y, w informacji o tych zapachach, szafi. Generalnie, jeżeli chodzi o nuty, szafran, zielona mandarynka, ambra. Ania pisała, że one nie są bardzo szafranowe. Pisałam z Anią też mówiła, że ta ambra się po prostu trochę tam tli, ale generalnie nie są mocno szafranowe. Są wersje z różnymi elementami zawieszonymi w perfumach, z bursztynami, z różami, z gałązką, nie różne wersje. Ja swój flakonik będę miał, jak tylko odbierę, oczywiście opowiem. Także to tyle, liście pomidora, ani są sobie różne inne zieloności, dużo, dużo perełek.